Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jezus zapowiada, że będziemy prześladowani. Ze względu na Jezusa będziemy sądzeni nawet przez władze cywilne. To się teraz dzieje na świecie. Nie pójdziemy dobrowolnie, my doświadczymy przymusu. Zwróćmy uwagę, że teraz również w naszej ojczyźnie dokonuje się jakby wydzieranie nam tych zasad, tych wartości chrześcijańskich, w które wierzymy, które są uświęcone tradycją i życiem naszych babć, dziadków, rodziców, ale także nas samych. To, co kiedyś było normalne, mężczyzna, kobieta, związek małżeński, sakrament, teraz gdzieś ktoś próbuje nazywać patologię czymś normalnym, czymś właściwym. Doświadczamy przymusu do zmiany myślenia, do odrzucenia tego, co nas prowadzi do Boga. Warto pamiętać, że tam, gdzie jest odrzucenie zdrowych zasad moralnych, tam równocześnie człowiek odrzuca fundamenty swojej wiary. I ta sytuacja, ona skłania do dawania świadectwa, do nierezygnowania z tego, w co wierzyłem, wierzę i wierzyć chcę. I ten czas ucisku, udręki, odrzucenia również przez najbliższych ze względu na Jezusa jest czasem do dawania świadectwa. Nawet to, że moi bliscy w jakiś sposób ulegają tej modzie, tym trendom, które przechodzą przez świat, przechodzą także przez Europę, przez naszą ojczyznę, nie oznacza, że ja mam ulegać, ja mam rezygnować. To doświadczenia te należy przeżywać w sercu jako czas do umacniania się wiary. I to jest, powiedzmy bardzo otwarcie, walka z Bogiem. Teraz jest czas, w którym wielu ludzi walczy z Bogiem. On sam nas będzie bronił i On nas broni. Bóg wie, co chce powiedzieć przez nasze usta, przez nasze świadectwo. Nie do nas będzie należeć formułowanie słów skutecznej obrony. My nie poradzimy sobie. Dlatego niezbędne jest postawienie na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dar wymowy i dar mądrości są dziełem Boga w tych, którzy zgodzą się być Jego świadkami. Panie Boże, kieruj moimi myślami, moim umysłem, moją mową. Do Ciebie cały należy, a Bóg wszystkiego dokona. Ból prześladowania spotka nas ze strony osób najbliższych naszemu sercu. Będziemy musieli wybierać między Bogiem, wyznawaną wiarą, często rodzicami, może nawet dziećmi. Zauważmy, często rodzice idą w niedzielę na mszę świętą, a dorosłe dzieci mówią: a ja nie chcę, bo ja nie wierzę. Niesamowity ból rozdzierający serce matki, ojca, bo dzieci przestały wiarę praktykować. Nie dokonamy tego odważnego kroku dodawania świadectwa o naszej wierze bez pomocy Bożej. On wie, że się lękamy, że jesteśmy słabi, że jesteśmy nieudolni w wierze. Kolejną taką próbą w czasie prześladowań będzie doświadczanie ludzkiej nienawiści z powodu tego, że jesteśmy Chrystusowi,
że żyjemy w Kościele naszego Pana. I w tym wszystkim nie utracimy zdolności całkowitej zależności od Pana Boga. Choć będziemy nienawidzeni, nie utracimy szacunku, miłości do prześladowców. Jakie to jest ważne, jeśli nas ktoś nienawidzi, nie wolno nam nienawidzieć. Nie wolno nam nawet myśleć źle o tych, którzy mówią o nas źle. Pamiętajmy, że naszą jedyną bronią jest prawda, jest miłość i jest miłosierdzie. Nie oddawaj drugiemu człowiekowi tego, jak cię traktuje, ale dawaj mu więcej, a to więcej to przebaczenie. Należy w takich szczególnych doświadczeniach trzymać się Chrystusa, podążać za Nim. I tym, co nas ożywia i umacnia, to jest nadzieja życia wiecznego. My, idąc po ziemi, wpatrujemy się w niebo. Ktoś by powiedział, uważaj, bo możesz się przewrócić, bo może cię ktoś potrącić. To nie o to chodzi. Krocząc po tej ziemi, my tak naprawdę nasze myśli, nasze uczucia, nasze pragnienia mamy zanurzone w Panu Bogu. I wtedy On jest naszą siłą. Upokarzają nas, poniżają, doświadczają, a my się cieszymy, tak jak uczniowie odchodzący sprzed Sanhedrynu, że możemy cierpieć dla imienia Jezusa. Pamiętajmy, że to jest czas na składanie świadectwa wiary.